Chodź, pokażę Ci, jak obsłużyć funkcję w Twoim Jalteście. Jedną z wygodniejszych funkcji dla mechanika w Twoim Jalteście będzie możliwość rejestrowania danych podczas diagnozy. Wyobraź sobie, że jesteś sam na warsztacie, masz do zdiagnozowania samochód i wymagana jest od Ciebie próba drogowa. Chcesz coś sprawdzić w trakcie jazdy. Ciężko będzie Ci skupić się na jednocześnie prowadzeniu samochodu i obserwacji poszczególnych parametrów związanych z tą próbą drogową. Dlatego Jaltest wprowadził nowe rozwiązanie do diagnostyki, tak zwane rejestrator danych. I już Ci tłumaczę, już Ci pokazuję, jak z niego skorzystać. Wyobraź sobie, że masz mana TGL-a na warsztacie i silnik pod obciążeniem ma pewne problemy z ciśnieniem, zaczyna ciężko pracować, rwać. Zastanawiasz się, czy to coś związanego z paliwem. Bardzo prosto możesz to ogarnąć, a mianowicie włączasz rejestrator danych po podłączeniu się ze sterownikiem, który Cię interesuje. Możesz sobie wybrać pomiary, które Cię interesują i maksymalnie 8 punktów pomiarowych możesz obserwować przez maksymalnie 90 minut. Wybieram sobie pomiary, które mnie interesują. W tym przypadku to by było ciśnienie. No, możemy sobie od razu również ciśnienie turbo, ale najważniejsze ciśnienie paliwa realne i nominalne, czyli to, które jest oczekiwane przez sterownik. I zaczynamy próbę drogową. W tym momencie zapisze się status sterownika, który chcesz obserwować, wartości pomiarowe, które wybrałeś tutaj do obserwacji, no i odczyty błędów, jeżeli jakieś wskoczą, to zostaną zapisane odczyty błędów, które pojawiły się w trakcie tej próby drogowej. W momencie, kiedy skończyłeś próbę drogową, zjechałeś do warsztatu, oczywiście, tak jak mówiłem, skupiłeś się na tym, żeby bezpiecznie prowadzić samochód i wywołać pewne zachowania, a nie na obserwowaniu jednocześnie laptopa. W tym momencie możesz skończyć sesję, zaakceptować ją i został zapisany plik, który umożliwi Ci wstecz sprawdzenie tego, co pojazd potrafi. Dokładnie tak jak kasetę wideo, możesz go sobie tutaj obejrzeć, przeskoczyć na wartości pomiarowe i wszystko to, co Ci się wyświetlało na ekranie, widzisz po prostu wraz z upływem czasu. Ten plik oczywiście możesz również znaleźć w archiwum. Jak do niego dotrzeć? Już Ci pokazuję. Gdybyś po jakimś czasie potrzebował skorzystać z tego pliku, wystarczy wejść w główne menu, odtwarzacz danych i jak klikniesz sobie tutaj, mamy plik zapisany. Jeżeli chcesz poznać swojego Jaltesta lepiej, zaobserwuj.